Witam całą armię Paczola, nowych widzów. E, dlatego, że na mojej grupie było pytanie, jak farmić fałdolce na ratowanie świata. Nagram taki krótki poradnik, szybki. Powiem co, i jak, to co wiem, bo też nie wiem chyba wszystkiego, ale zobaczymy. E, zaczynamy. Mamy swoje misje główne tutaj. Ten pasek tutaj to są nasze misje główne. Przede wszystkim, żeby zacząć farmić fałdolce, musimy ukończyć e, samouczek, który jest na początku. Jeżeli zaczynacie grać w grę, macie samouczek. On jest na początku, yy, to jest parę misji chyba, które trzeba zrobić i wtedy odblokują nam się zadania, tutaj. I zawsze w zadaniach dnia mamy jedno dziennie zadanie i za to zadanie mam 50 v Jeżeli je zrobimy, tutaj akurat jest takie dziwne zadanie, bo trzeba znaleźć przedmieścia, parki, restauracje. Yy, I w tych misjach, które to robiłem, znalazłem 11 na 14 chyba na 5 misji. Na 5 misji, no to to jest dużo, bardzo dużo. Czasami takie misje się robi w jed... na jedną misję po prostu, na jednej mapie. Tak, w zadaniach dnia one się stakują do trzech na raz, czyli jeżeli w jeden dzień nie zrobimy, to w drugi dzień się zrobi, zestakuje, w trzeci dzień się zestakuje, a w czwarty dzień już będą tylko te same zadania, czyli stracimy już 50 fałdolcy. Powiedzmy, trzeba robić przynajmniej to jedno zadanie na trzy dni, nie? Dalej, w wyzwaniach często dostajemy takie coś: ukończ 7 misji, jakichś ogólnych misji, nieważne których, i dostaje się 50 fałdolcy, czyli 7 jakichś mapek. Może, jeżeli chcecie to zrobić tak na, na szybko. Możecie odpalić po prostu zwykłą misję na trzy gwiazdki, na te trzy moce, nie wiem, jak to się mówi, na trzy moce czy na 5 mocy, żeby szybko to skończyć, jeżeli chcecie te 50 v dolcy, dalej co mamy? Mamy ukrąć obronę burzowej tarczy. No i z burzą tarczą jest takie coś, że jeżeli gramy burzą tarczę, nieważne czy ją mamy w misjach, czy nie, u kogoś, bo u siebie nie możemy odpalić burzowej tarczy, jeżeli nie mamy w misji to Jeżeli gramy u kogoś, no to musimy trzy razy zagrać taką burzą tarczę, dostajemy 50 V-dolcy. I teraz, co jest najlepsze, to jeżeli mamy swoje misje, powiedzmy, jedziemy sobie, sobie gramy misję, tu mamy jakiś straszliwy skar, wzmocnienie sygnału i jest baza główna. Tu była baza główna, misję temu. Za to zawsze dostajemy stówkę, 100 V-dolcy, czyli bardzo dużo, a to jest łatwe. Teraz mam jeszcze jedną misję, i kolejną znowu mam bazę główną. I znowu 100 fałdolcy. Czyli teraz, jakbym zrobił tę misję, tę misję, tam odkryłbym, powiedzmy, te trzy miejsca jeszcze, to dostaję 50, potem dostaję setkę, potem dostaję za obronę i tarczy, bo mi brakuje jednej, dostaję 50, potem dostaję jeszcze jest misja yy, w głównych zadaniach, wiosną przybywaj. to jest takie eventowe, że jeżeli odpalę ten jeden zestaw fajerwerków, to do, wybiorę sobie broń. I potem z tej broni będę musiał zabić 800 chyba, 66, czy tam coś, 886 coś takiego tych stworków i wtedy dostanę 100, 100 v znowu. Więc teraz jakbym pograł sobie z 2 godziny powiedzmy, sfarbimy około 350-300 v -dolce. Więc mi się wydaje, bardzo mi się wydaje, że się opłaca kupić ratowanie świata, nie wiem kiedy będzie za darmo, nie mam pojęcia i ostatnia sprawa jeszcze i mamy takie coś, że... Jak skończymy tam parę misji, tych głównych, to wchodzimy sobie w zbrojownię i tu mamy takie coś jak księgę kolekcji. I tutaj dodając w księdze kolekcji jakiś bohaterów, powiedzmy tego bym mógł sobie dodać. Tu klikam i dodaję tego, ale na razie chcę zostawić, bo to jest jedyny ninja, jakiego mam. Eee, rośnie nam level. Do tego poziomu, który mam teraz, 39, który dosyć szybko się wbija, Sfarmiłem z tej księgi 1000 fałdolcy, bo tutaj mamy Za każdy level mamy jakąś nagrodę Na 20 którymś było 500, na Chyba 14, czy któryś też było 500 Więc sfarmiłem 1000 fałdolcy, więc to jest kolejny 1000 Ratowanie świata kosztuje teraz na Allegro około 70 zł, a już sfarmiłem około 3500 fałdolcy jak nie więcej, gdybym robił misje Regularnie, bo nie chce mi się w to grać szczerze mówiąc Gdybym robił misje regularnie to to bym swariu jeszcze więcej, dlatego dla fałdolcy polecam, ale dla samej rozgrywki, że jak ktoś nie gra w Battle Royale i chce same ratować świata, to ta gra jest taka dla mnie, według mnie, średnia, delikatnie średnia mówiąc. Jest trochę nudna, cały czas się bije te pustaki, te ząbiaki, takie, cały czas coś się tam robi, i no nie, nie podoba mi się. No nie namówicie. No, i to będzie wszystko w naszym poradniku. Taki delikatny, krótki, jeżeli wam się podobało, oczywiście łapka w górę, komentarz, subskrypcja by była mile widziana. Czego nie dodałem, powiedzcie, ale chyba o faudolcach to są wszystkie rodzaje, jakie, wszystkie rodzaje, jak to można zdobyć, wszystkie sposoby, jak to można zdobyć, te faudolce. Nie znam innych chyba już tutaj. Jeżeli są jakieś inne, dajcie znać. Ja muszę dofarmić te faudolce, bo są nowe skiny, znaczy nowe skiny, te walentynkowe skiny i chciałem miśka sobie kupić tego za 2000. tysiące. Dobra, to wszystko. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.